rozmawiamy na temat podziałów, soków, a w zasadzie napojów owocowych. Można je podzielić na trzy proste grupy, na pewno każdy się z czymś już takim wcześniej spotkał, czyli soki, grupa najwyższa, potem są nektary oraz napoje owocowe. Soki, czyli coś, co ma w sobie zawartość 100% wyciskanych soków, gdzie mogą być takie dodatki drobne, trochę cukru, generalnie kwasek cytrynowy oraz jakieś tam drobne, naprawdę w małych ilościach zagęstniki, ale generalnie wszystko musi być pochodzenia naturalnego, nie może być w tym żadnej chemii. Potem przechodzimy do nektarów. Nektary, oczywiście półeczka już niżej, czyli jakościowo są już gorsze, składają się od minimum 20% soku owocowego do 100%. Ale generalnie ile tam ci producenci ładują, to wiadomo, ile najmniej się da, tyle będą tego ładowali. Dlatego minimum to jest 20%, X to jest ten nie wiadomo jaka skończona, ile jeszcze tego zastosują. Mogą w nich być jakieś tam dodatki, aromaty, ale generalnie nie mogą być to także dodatki chemiczne, które nie zostały, a w zasadzie żadne chemiczne. I następna kategoria, które mówi się o napojach. Napoje owocowe, czyli coś, w co składzie może być tych owoców 0,1%, czyli 0,1%. Jeżeli na takiej opakowaniu pisze na przykład sok malin, no przepraszam, sok nie będzie pisał, jeżeli pisze napój malinowy i znajduje się w tym 0,1% soku malinowego, no to ciężko sobie wyobrazić, jak naprawdę ten smak malinowy został uzyskany. Został uzyskany mieszanką aromatów, chemii i już w napojach owocowych można stosować inne związki chemiczne, które są dopuszczone do obrotu w przetwórstwie żywnościowym. Czyli po prostu, jeżeli kupujecie dla siebie napój owocowy, to zazwyczaj jego definicja jest taka, że jest to napój niealkoholowy z minimalnym wkładem owocowym, aż 0,1%, to jest naprawdę poniżej krytyki. No i reszta, co oni tam chcą, tablica Mendelejewa może być wepchnięta, byle nadawało się to do jedzenia i było dopuszczone przez organizację do obrotu w żywności. Od razu mówię, napoje owocowe lepiej sobie podarować. Płacicie za nie tyle samo w sklepie praktycznie, co za nektary albo soki owocowe, a jak jeszcze jest nalepka ładna, kolorowa i świecąca, to nawet czasami te napoje owocowe są droższe niż soki i to jest naprawdę bez sensu. Od razu w skład czytajcie i bierzcie to na półkę, odkładajcie, jeżeli dbacie o zdrowie i na tym Wam zależy. I druga sprawa, nektary owocowe, jeżeli one są na podobnej cenie niż jak soki, no to także warto by się zastanowić, czy nie lepiej jednak wybrać ten sok. Warto o tym pomyśleć, szczególnie jak się będzie w sklepie, bo w zatrzęsienie macie tego do wyboru. Soki obok nektarów, obok napojów owocowych, to wszystko jest w jednym rzędzie. I tutaj ceny, no czasami nawet te najgorsze jakościowo, czyli te napoje owocowe są droższe od prawdziwych soków, które teoretycznie są najbardziej zdrowe. To tyle na temat podziału tych napojów na grupy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do napisania. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać do tego filmu więcej, także zapraszam do udzielenia się w komentarzach. Dzięki za obejrzenie. Cześć.